Występem grupy tanecznej Big Step rozpoczęła się gala sportu w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. Samorząd Kolna i powiatu kolneńskiego od kilku lat tworzy bazę do uprawiania różnych dyscyplin sportu. Spotkanie jest okazją do prezentacji efektów naszej działalności na rzecz sportu, powiedział w czasie uroczystości burmistrz Andrzej Duda. Po raz drugi w mieście Kolno organizujemy galę sportu, rozszerzyliśmy ją na obszar powiatu. Myślę, że sport jest bardzo potrzebny dla rozwoju młodzieży, dla takiej rywalizacji naprawdę, która jest zdrowa. Chcemy docenić zarówno młodzież, która osiąga sukcesy, jak i trenerów tej młodzieży, bo bez tych trenerów sukcesów pewnie by nie było. Mam nadzieję, że dzisiejsza gala spowoduje to, iż będziemy coraz bardziej popularyzować sport, popularyzować młodzież, która osiąga sukcesy, bo tej młodzieży mamy naprawdę sporo. Osiągamy sukcesy nie tylko na szczeblu powiatu, województwa, ale również na arenie ogólnopolskiej. I szczególnie chcemy podkreślić to, że dzięki wysiłkowi ludzi, którzy trenują, ale również trenerów, można osiągać sukcesy. Gala sportu to okazja do wyróżnienia zawodników, trenerów oraz organizatorów imprez sportowych. Zwycięzców poszczególnych kategorii wybrała kapituła działająca pod przewodnictwem Mieczysława Śniadacha, przewodniczącego Rady Miejskiej Kolna. Ci, którzy osiągnęli sukces, czyli zostali wybrani przez nas, są to najlepsi w ostatnim okresie przez kapitułę uznani, ale mam nadzieję, że osoby, które zostały na drugich, trzecich miejscach, na pewno będą dalej starały się osiągnąć ten lepszy wynik w latach następnych. A muszę powiedzieć, że rywalizacja była bardzo trudna i bardzo ostra i mam nadzieję, że w latach następnych ci, którzy dzisiaj zajęli drugie, trzecie, czwarte miejsce, w latach następnych będą starali się osiągnąć ten wynik najlepszy. Ogłaszanie wyników konkursu rozpoczęło się od prezentacji kategorii Wzorowy Sportowiec wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Spośród nominowanych w tej kategorii kapituła postanowiła wyróżnić Karola Gralę, ucznia szkoły podstawowej nr 1 w Kolnie, zdobywcy pierwszego miejsca na Igrzyskach Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce na dystansie 600 metrów. W kategorii Trener Roku zwycięzcą został Krzysztof Grabowski, nauczyciel wychowania fizycznego, trener uczniowskiego klubu sportowego Olimpia. Młodzież przychodzi bardzo chętnie i bardzo się z tego powodu cieszę. Tym bardziej, że mamy tutaj pomoc w postaci pana dyrektora i pana burmistrza, który wspiera nas i dzięki temu rozwijamy piłkę ręczną w kategorii dziewcząt i chłopców. Mamy zgłoszonych dużo dziewcząt, chłopców w jednej kategorii młodzików, dziewcząt w kategorii młodziczek i juniorek młodszych w Podlaskim Okręgowym Związku Piłki Ręcznej. No i tam zawsze zajmujemy w czołowym miejscu. W kategorii Najlepsza Drużyna Sportowa Roku pierwsze miejsce i pamiątkową statuetkę zdobyły uczennice Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolnie. Klaudia Zabielska, Zuzanna Szymanowska i Paulina Pieluch zajęły trzecie miejsce w finale wojewódzkich igrzysk drużynowych w tenisie stołowym. Dziękujemy bardzo za tak wspaniałe przygotowanie nas do tych zawodów i naprawdę bardzo jesteśmy zadowolone z naszego zwycięstwa i z naszej wspólnej gry. W czasie uroczystej gali ogłoszone zostały także wyniki w kategorii Sponsor Sportu 2012 roku. Zwycięzcą w tej kategorii został Bank Spółdzielczy w Kolnie.
Gratulacje i pamiątkową statuetkę prezesowi Krzysztofowi Kajko przekazała Beata Orzołek, dyrektor Kolnińskiego Ośrodka Kultury. Pan Speczy w Kolnie, jak pan redaktor wspomniał, ciągle uczestniczy w tym życiu społecznym. No, pieniążki są najważniejsze, ale oprócz tego organizacyjnie wspomaga wszystkie działania tutaj na terenie miasta Kolna, powiatu kolnińskiego, zarówno wśród młodzieży, jak też takiej młodzieży dorosłej, powiedzmy klub sportowy Orzeł, znany w trzeciej lidze, chociaż ostatnio nie bardzo mu się wiedzie. Również inne imprezy typu kolarskie. Przypuszczam, że dzisiaj też coś takiego będzie widoczne na scenie gali sportowej Kolnińskiego Domu Kultury. W czasie uroczystej gali ogłoszone zostały także nominacje i zwycięzca w kategorii Impreza Sportowa Roku. Zwyciężyli organizatorzy drugiego ogólnopolskiego wyścigu przełajowego w kolarstwie o Puchar Wójta Gminy Turośl. Jest to dla nas naprawdę wielki zaszczyt, bo wśród tylu imprez, które były nominowane w tej kategorii, nasza impreza jest tą taką najfajniejszą, najlepszą. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w tamtym roku, to była druga edycja, w tym roku będzie już trzecia. Już jest wiadomo, że ta impreza nasza, ta impreza przełajowa wejdzie do kalendarza ogólnopolskiego Pucharu Polski, więc ranga tej imprezy w tym roku już rośnie. W czasie gali ogłoszone zostały także wyniki w kategorii Nadzieja Sportu. W tej kategorii zwyciężyła Joanna Sokołowska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolnie, laureatka ogólnopolskiego turnieju tenisa stołowego. Ostatnio wygrałam trzeci wojewódzki turniej kwalifikacyjny kadetów. To jest w gimnazjum dziewczyny. Z panią Skimniewską mieliśmy trzecie miejsce w deblu seniorów. Najważniejszy teraz będzie trzeci ogólnopolski turniej młodzików, czyli klasy 5 i 6. Na ostatnim byłam 3-4, no teraz zamierzam, żeby to powtórzyć, albo jeszcze lepiej być. Uroczysta gala była także okazją do uhonorowania Łukasza Piłata, zwycięzcy w kategorii Najlepszy Sportowiec Kolna 2012 roku. Łukasz zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w kulturystyce klasycznej. Także w plebiscycie miesięcznika kolneńskiego na najpopularniejszego sportowca roku zwyciężył Łukasz Piłat. Pamiątkowy puchar ufundował i wręczył Łukaszowi Waldemar Kosowski, zwycięzca zawodów w podnoszeniu ciężarów w latach 70. Redakcja miesięcznika kolneńskiego była także organizatorem plebiscytu na wybór osoby szczególnie zaangażowanej w krzewienie kultury fizycznej. Plebiscyt wygrała Renata Pogorzelska, nauczycielka gimnazjum w Kolnie. Od początku mojej pracy przyświeca mi taki cel. I co będziecie robić, jak już nie będzie nauczyciela na lekcji? Kto was wtedy będzie zmuszał do wysiłku fizycznego? Jak się okazuje, było to słuszne założenie, ten mój cel, bo dzisiaj po wielu latach wracają do mnie moje uczennice na zajęcia, które prowadzę, na aerobik, na pływanie, na aquaerobik. No i to jest właśnie to. To mnie bardzo cieszy. Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu statuetek rozpoczął się koncert zespołu Billboard.